witam bardzo serdecznie, zwłaszcza uczniów i dorosłych, którzy są zainteresowani szkołą. Dzisiaj w moim programie mamy gości z klasy pierwszej, Kaczorka, z klasy drugiej, Wężulek jest i Osiełek, dobrze. Z klasy trzeciej Jerzyk, hej, hej! Owieczek i Mysza z klasy czwartej, z klasy piątej Siedmiorniczka i Krokodilo z klasy szóstej. Jak się macie? No i macie jeszcze gocie? Mamy tutaj jednego reprezentanta gimnazjum, Misiaczek oraz maturzystę z liceum, to jest Małpiatek. Homo sapiens, chciała pani powiedzieć. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Tak sobie myślę, że każdy z was ma jakieś marzenia. Chciałby kimś zostać w przyszłości i chodzi do szkoły właśnie po to, żeby zrealizować te marzenia, aby osiągnąć zawód, o którym marzy. Chciałbym wam teraz zadać pytanie. Powiedzcie mi, kim chcielibyście zostać w przyszłości? Może, może chciałbym zostać koniem i ciągnąć różne wózki. I koniem chciałbym bardzo w przyszłości zostać. Ja zostanę, jak mi urosną piersi, to zostanę wielką gwiazdą filmową, a potem nauczycielką. Ja to bym chciał zostać takim pięknym ptakiem, jak łabędzie, no ale mógłbym wtedy jeszcze być pilotem. Bo sama uroda nie wystarczy i będę stał latał wysoko szybowcem i będę wspaniałym pilotem. Tak myślę sobie, że chciałbym zostać właśnie takim pięknym, pięknym pilotem. Ja to jeszcze nie wiem, kim chciałbym zostać, ale może chciałbym zostać na przykład taśmą klejącą, albo zostać drutem kolcastym, nie wiem, jeszcze może bym najlepiej został piekarzem, nie wiem jeszcze, albo biznesmenem bym został, też chętnie bym został, nie wiem jeszcze tak naprawdę, albo może bym jeszcze wolał zostać w sklepie sprzedawać towary, no nie wiem jeszcze, Zobaczymy jeszcze. Dzień dobry, ja jestem mysz kościelna i na pewno zostanę kościelnym, ale gdyby były jakieś pieniążki, to chętnie bym się kształciła na sportowca, bo jestem bardzo szybka i bardzo szybko umiem biegać, także myślę, że będę dobrze reprezentować nasz kraj na zawodach, olimpiadzie. Także proszę mi pomóc i moje szanse są naprawdę duże, tylko pieniążków nie mam za dużo. No więc tak by to było. Ja zostanę informatykiem, będę sławnym informatykiem, i doścignę ludzi, będę miał swój portal
i super będę miał pieniądze za to. Bo muszę wam powiedzieć, że jestem najlepszy w grach komputerowych. No. No cóż, ja to zostanę pewnie pszczelarzem. Ale tak naprawdę marzę o tym, żeby mieć swoją własną restaurację, przyjmować różnych gości. To jest moje marzenie, żeby tam były same miodowe obiadki i myślę, że będzie moja wspaniała misiowa restauracja, a ja tam będę misiowym szefem. Już was dzisiaj zapraszam do mojej misiowej restauracji. Jeszcze nie wiecie, kim ja zostanę? Ja na pewno będę policjantem, będę za przestępcami się ganiał, odgryzę im ogonki. Będę wspaniałym policjantem. Myślę, że się do tego nadaję. Już tu w szkole wszystkich toropię. I myślę, że naprawdę jestem wspaniałym, bo mam swoje uzbrojenie, mocne zęby, ogon. No i może nie jestem taki szybki, ale mówię wam, dam sobie radę. Cześć wszystkim. Ja chciałabym zostać w przyszłości piosenkarką. Bo jak mamusia już mnie nosiła w brzuszku, to już wtedy mamusia wiedziała, że będę piosenkarką, bo jej coś w brzuszku grało, burczało i tańczyło. Więc ja na pewno zostanę piosenkarką, bo ja mam piękny głos i śpiewam jak prawdziwa owieczka czy baranek. Niech pomyślę chwileczkę, kim ja zostanę. No, myślę, że tak jak mój tato, zostanę bankowcem, bo od jednego jabłuszka się zaczęło i zbieraliśmy te jabłuszka, aż w końcu nazbierał się wielki kosz, a potem to sprzedaliśmy i bank założyliśmy z tatą. I będę ja potem po nim tym bankowcem, żeby było dużo jabłuszek i będę oczywiście udzielał kredytów za pół jabłka, to nie wiem ile to byłoby na lokacie. Jeszcze się nauczę lepiej liczyć, ale dam sobie z tym naprawdę świetnie jak mój tata radę, także bankowcem zostanę. Poprosiłam naszych gości wcześniej, aby przygotowali i przynieśli dzisiaj do studia te rzeczy, które im są w szkole potrzebne i o których chcieliby chwileczkę Państwu opowiedzieć. Więc zapraszam, może według klas, od kaczorka zaczniemy, żebyście teraz pokazali i powiedzieli parę słów o tych właśnie sprawach, które są niezbędne w szkole. Odważnie, jak zwykle bardzo proszę, szczerze i nie przekrzykujemy się, każdy mówi po kolei. Ja chciałam powiedzieć, że niestety, ale do szkoły nie wolno nosić zabawek. My zawsze nosimy chusteczki do nosa. Chusteczki trzeba mieć.
Ja, Jerzyk, polecam wszystkim do matematyki, do liczenia muszelki, patyczki od lizaków, mogą być wokałaczki, kasztany, no i kamyki. Pi, 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 bardzo ważny jest strój do gimnastyki. Ja w mojej szkole takie mamy mieć obowiązkowe czerwone koszulki i takie niebieskie majteczki. Moje majteczki mają z tyłu specjalną dziurkę na ogonek. Ja to bez telefonu nigdzie nie mogę się obejść, bo moi fani do mnie dzwonią i to jest dla mnie bardzo ważne, a w niektórych szkołach nie wolno. No, oczywiście trzeba pamiętać, żeby mieć tornister, zrobione zadania, ale żeby nie nosić za ciężko, pamiętajcie, nie noście wszystkiego. Ja chciałem wam pokazać mój piękny nowy bidon. Tam sobie noszę wodę z miodem. Jestem dlatego zdrowy, kanapki już zjadłem. Trzeba szanować człowieka, żeby wszystkim było w szkole dobrze. Wiele osób pytało o to, do jakiej szkoły chodzą moi goście. Otóż już odpowiadam. Chodzą do ogrodu, w którym mieszkają zwierzęta z różnych krajów, czyli jest to szkoła, tak zwane zoo. Dzieci chodzą do podstawówki, do gimnazjum i do liceum właśnie ze szkoły zoo. Mam nadzieję, że jest to wyczerpująca odpowiedź, ale zoo, jak wszyscy wiemy, to jest szkoła trudno dostępna, wszystko jest za wysokim murem, za kratami, dlatego myślę, że tutaj przybliżę Państwu pewne kwestie. I to już na dzisiaj byłoby wszystko. Czy jeszcze może chcielibyście coś? Zagadki! Zagadki, proszę Panią! No dobrze, to jeszcze zagadki. Bardzo bym prosiła, żeby zadawać te zagadki. No i myślę, że przed odbiornikami dzieci szybko na te zagadki pięknie odpowiedzą. Dobrze. Co to za zagadka? Nie spóźniać się proszę, spóźnialskich nie znoszę. Pilnie zacznij szkolny dzień, gdy zadzwonię, dzeń, dzeń, dzeń. Pi, 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 wygodna, drewniana i politurowana czeka na mnie w klasie od samego rana. W każdej mieszka klasie, czarne ma oblicze, na niej często pisze, rysuje i liczę. Po tablicy biega, skacze, kreśląc na niej białe znaczki. Wszyscy ją ze szkoły znacie. Czy zgadniecie, kto to taki? I to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne nasze wspólne spotkania szkolne. I myślę, że każdy z nas jakąś refleksję, no i kogoś następnym razem ciekawego przyprowadzi, albo coś ciekawego następnym razem nam opowie. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj już dziękuję za uwagę. Nie dwója, tylko piątka!